jedziemy przez Montanę, a film włączyłem, zacząłem nakręcać film, bo za mną jedzie ciężarówka Marmon. Marmony już są od lat nieprodukowane i ciężko je znaleźć, a ten, bo przed chwilą go wyprzedziłem pod górę, ale ja jadę dość wolno, on jedzie szybciej, więc zaraz mnie wyprzedzi. Bardzo ładnie utrzymany, bardzo ładny stan. Także jedna z nielicznych ostatnich okazji, żeby sfilmować Marmona, bo jeszcze minie parę lat i nie będą. Niezwykle prestiżowa marka, to znaczy Peterbilt czy Kenworth to jest nic w porównaniu do Marmona. Prawdziwy prestiż to było posiadanie Marmona, no ale niestety ręcznie produkowane, ręcznie robione ciężarówki przez to były drogie i prawdopodobnie nie były aż tak dobrej jakości, bo to wbrew pozorom ręcznie nie zawsze wszystko się jakościowo dobrze zrobi. Więc zbankrutowali, no już zabiera się do wyprzedzenia. Ale jest ładny, no jest, coś w sobie ma, kwadratowy strasznie, no ale... Ale taka była uroda tamtych lat ciężarówek, to są jakieś późne lata 70. chyba produkcje. Pewnie w Wikipedii można przeczytać artykuł na ich temat. No, gdzie on jest? Żebym nie wjechał w coś, jak patrzę na niego. Chyba mi idzie na rękę i zwolnił troszkę. Because you gonna end up on YouTube, just type Marmon on YouTube and you gonna be there in couple of days.